Chrystus jest wśród nas. Zaraz po święceniach pracowałem jako kapelan w szpitalu onkologicznym w Szczecinie, i z tego doświadczenia mogę powiedzieć, że najtrudniejsze zawsze były dla mnie rozmowy z tymi osobami, które twierdziły, że same pokonają śmierć, że sami sobie poradzą. Nie, jeżeli Pan Jezus ci nie powie, tak jak łotrowi dziś ze mną będziesz w raju, to nie będziesz. Sam nie przedrzesz zasłony śmierci. Bracia i siostry, kiedy ktoś umiera, szczególnie kiedy umiera nagle, albo kiedy coś cennego się w naszym życiu rozsypuje, to ludzie często pytają: Gdzie był Bóg? Dlaczego Bóg na to pozwolił? To jest bez sensu. Spójrzmy na krzyż, z którego triumfuje Pan Jezus. Jego potworna śmierć przemieniła się w nasze zbawienie. My dzisiaj krzyż całujemy, wielbimy, a w sytuacji beznadziejnej do krzyża się przytulamy. To ten krzyż ma sens, czy nie ma sensu? Pamiętam naukę jednego z moich zakonnych mistrzów, ojca Echima Badyniego, który mówił, że kiedy tracisz grunt pod nogami, to nie mów, że to jest bez sensu, ale powiedz: Panie Jezu, ja tego teraz nie rozumiem, ale oddaję to Tobie, bo ufam, że Ty jesteś większy niż zło. Bóg nad wszystkim panuje i doprowadza swój zbawczy plan do końca. Umierając Chrystus, wydał wyrok śmierci na śmierć. Śmierć sama umarła. Święta Maria Magdalena, kiedy patrzyła na grób, to płakała i coraz bardziej zapadała się w sobie. A kiedy pojawił się z martwych wstały Jezus i ją zawołał, to Maria Magdalena odwróciła wzrok od grobu, a zaczęła patrzeć na Jezusa. I od razu wróciła do niej radość, wróciła nadzieja, wróciło znaczenie. Kiedy Człowiek patrzy na Jezusa z martwych wstałego, wszystko nabiera sensu. Wszystko staje się dziękczynieniem. Bracia i siostry, my nie jesteśmy śrotami po Jezusie. My w kościele nie wspominamy świętej pamięci Jezusa z Nazaretu. No, Pan Jezus z martwych no tak, ale kiedy to było? I chcę Wam powiedzieć, że Pan Jezus żyje i jest tutaj. A jego słowo jest mocą życia. Andrzej Bursa powiedział takie zdanie, z którym się utożsamiam. Panie, wierzyłem w siebie i straciłem nadzieję. No, bardzo bliskie mi zdanie. I w podobnym duchu mówi ojciec Lacorder, francuski dominikanin z XIX wieku. Idę dokąd mnie Bóg prowadzi. Niepewny siebie, lecz pewny Jego. Jeśli jestem niepewny siebie, ale pewny Boga, to wszystko jest w porządku. A jeśli jestem niepewny Boga, ale pewny siebie, to nie dam sobie rady. Śmierć mnie pokona. Jeśli nie chcemy zgubić drogi, jeśli nie chcemy stracić światła, to należy iść tą samą ścieżką, którą wydeptała przed nami święta Maria Magdalena. I którą przeszło no, niezliczone yy, ilości świętych. A ta droga polega na tym, że jesteśmy niepewni siebie, ale pewni Boga. Bez względu na to, gdzie teraz jesteś i jakie ciemne myśli mogą osaczać twoją głowę, to nie patrz na grób, ale patrz na Jezusa. Z ogromną radością chcę Ci ogłosić, że Pan Jezus żyje i pokonał śmierć. Nasz zmartwychwstały Pan nie opuścił swojego kościoła i nie stracił kontroli nad Twoim życiem. Chrystus jest wśród nas, a kiedy jesteśmy w Niego wszczepieni, to żadne zło nie jest ostatnim słowem. Chciałbym Was zachęcić do zapoznania się ze stroną twójbrat.pl. Wejdźcie na tą stronę, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i pomódlcie się do naszych braci. Będziemy bardzo wdzięczni. Zostańcie z Bogiem.